I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć, czołem, kochani. Jestem załamany. Obejrzałem poprzedni odcinek do końca i ja ten miecz miałem w ekwipunku. Ja nie wiem, co ja robiłem potem, że go straciłem. Nie pamiętam. Absolutnie jestem zszokowany i zażenowany. No generalnie straciłem świetny łuk. No, wrzucałem ostatnio ten miecz. On tutaj leży. Nie wiem, jakby to się zbugowało. Nie kumam tego. Patrzyłem na ostatnim odcinku i kurde, miecz jak był, łuk jak był, tak nie ma go. Ja nie wiem, co robiłem. Ja nie robiłem chyba nic, byłem tylko w tym domu moim. A mojego elfiego kurde nie ma. Ja teraz jestem zszokowany. Ja nie wiem, co ja z nim zrobiłem. Jakby zniknął. A patrzcie, tego miecza ciągle nie mogę wyrzucić, co go mam. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co z tym fantem zrobić. Po prostu nie ma mojego miecza. Był i nie ma. Znaczy w łuku jest. Co ja mówię z tym mieczem? Łuku. Zabiłem smoka, ale co z tego? Ja nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mogę sobie kupić kurde łuk myśliwski, który jest kupą. Nie umarli. Co my tam nie umarli? Muszę kupić, muszę mieć jakiś, ale po prostu... Ja nie wiem, co ja zrobiłem. No, absolutnie jestem absolutnie zszokowany i zażenowany. Co ja zrobiłem z moim łukiem? Mam teraz jakiś inny łuk i w ogóle ble ble ble. Ale to nie to samo. 3 punkty mniej. Potem to był kradziony, a kradziony nie tuczy. Nie wiem. No nic, chodźmy tam. Bo wiesz, tutaj zabiłem smoka i nie zrobiłem sobie miniaturki do odcinka, więc... Teraz ją zrobię. Ale naprawdę, nie wiem co powiedzieć. Tutaj się pokaże. Ten kościotrup, co to był? Nawet nie, bo piękniej to... Nawet nie ma tego kościotrupa. Spróbujemy. Ty, tego w ogóle nie rusza. Tak, to jest piękna miniaturka. Chyba zrobiłem zdjęcia, zaraz to sprawdzę. O mój Boże. Co tu się porobiło? Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Moje niesłychane szczęście. Czyli zabicie giganta to nie jest taka prosta sprawa. No dobra, to mnie tak jakoś śmieszyło.
Tylko żebyś nie zbugowała teraz gra. Ja tu wiecie, robię 100 rzeczy naraz, renderuję odcinek, to robię, ale nadal nie wiem, gdzie, co ja zrobiłem z tym łukiem. Mam nadzieję, że nie wiem, że ktoś go używa. Był taki piękny, miał 15 uszkodzeń. Nie wiem. Jeszcze kurde zginąłem z tego. Jeszcze zginąłem zabity przez giganta i nie widać tego smoka kościotrupa. Ach, życie to jest życie. Giganta już nie atakujemy. Idziemy oto tam, gdzie nam wskazuje mapka. Zabijemy. Nie zabiłem go? Cuda. To jestem trochę zszokowany. Idziesz, Lidzia, idziesz. Że ci się nie śpieszy, koleżanko. Nawet widzicie? Nawet tym łukiem nie mogę zabić na raz. Jak żyć? Lidia, czy ty biegniesz za mną? Skubiłaś się, widzę. Ech. Gdzie mogę, słuchajcie, gdzie mogę znaleźć jakiś fajny łuk? Bo teraz straciłem kasę na ten, straciłem kasę na meble. Nie mam dobrej broni, jestem w depresji. Co to? Dzień dobry. Ma pan może łuk do uchodzenia? Jakiś? Proszę. Ale ja nie chciałem. To dlatego, poczekajcie, może to dlatego, że ja go ten, to się jakoś wczytało? Wczytaj. On tak mnie zaatakował, bo przeszedłem, czy co? No, chyba nie, on tak po prostu ma. Jezu, jaki typ są w ogóle? On nas tak idzie na dzień dobry? Dlaczego nas zaatakował? Dobra, to wiecie co? Trzeba to zrobić po prostu z Niemca, tak? Trzeba to zrobić z Niemca. Ja myślałem, że tak nie trzeba go zabijać, że on tak nas zaatakował. Bo nas zobaczył, a tutaj nie. Huh?
Nie! Jeszcze raz. Kurka wodna. Czemu na takich typów trafiam? Kurde. Czemu ty nas zaatakowałeś, ty łajzo? Tak na dzień dobry, bez nic, tak... Co tu jest? Weźmy tu dzień dobry, a ten nam tutaj czarami. Łajza po prostu. To jakiś kamień, to możemy zabrać. Trucizna. Misa. Zabrałem go do naga, no to... Gratulacje, panie... Panie Januszu. Nie kumkumam. Może na górze ma jakieś fajne książki. No wchodzisz sobie do kogoś, przywitać się, dzień dobry. Może kawa, herbata. Gdzie ta polska gościnność, czy tam Skyrimowa? Ja nie kumam tego po prostu. Nie chcę mi się tego wszystkiego czytać. Coś jest ładnego. Pory, pszenica, bawełna. Chodźmy zatem na górę. Może w sypialni ma jakieś skarby. Ale jestem, powiem, lekko zażenowany tą sytuacją. Pusta komoda. Czyli typ wchodzi, napada nas. Może nie był u siebie, tylko on tutaj też buszował. Może to było coś takiego. Jak uważacie? Na pewno znacie tą historię lepiej, bo ta gra na 100 lat jest prawie tak stara jak ja. Tak naprawdę nic tu nie było. Fajnie, że straciłem miliard życia. No nic, wracamy tam dalej na górę. Kolejny smok? Really? Boże, jak mam daleko. Czy tam nie dojdę w tym życiu? Zobaczcie, no ludzie. W ogóle jeszcze górami idę. Do Montal dojdę. A nie tam. To jest złe miejsce. Ale dobra, pospacerujmy trochę. O kurde!
znowu, tak? Jakiś ten smoczek jest. Niezbyt łaskawy. Dobrze, że możemy zrobić tak. We mnie walić, jestem za tym drzewem, no. Go waliłem ręką, really? Boże! Ten jest jakiś mocniejszy. Jeszcze naprawdę, jeszcze takie coś? Ja nie mogę, co te smoki się na mnie uwzięły? Ja nie kumam, po prostu nie kumam tego. Matko, co chwilę mnie coś zabija. Świetnie było tu wchodzić. Nie polecam. No i może pójdziemy jakoś dołem dojść, spróbujemy. Ja.
Wybaczcie. Strata łuku mnie po prostu zabiła i tak. Dobra. Próbuję jeszcze raz. Ty gdzieś byłeś tam. Jakby się udało ciebie ustrzelić. Co, pójdziemy nurtem rzeki? Czy tu się pokręcimy? Bo ja nie wiem, już mam 20 minut odcinka. Pokręćmy się, no. Może na coś trafimy jeszcze ciekawego. No, smoka nie atakuje po raz kolejny. Musimy iść, teraz kierujemy. Tam to jest strasznie daleko, żeby tam śmignąć. To jest taki ładny widoczek. Zgodnie za miniaturkę, co mi zostało. No, smoka nie chcę atakować. Misja jest tam. No, zróbmy coś innego. Zobaczmy sobie misję. Zobaczę inaczej. Wezmę wszystkie misje, włączę. Mogę chyba tego zrobić, czy nie? I zobaczymy, czy jakaś jest tutaj blisko. No, niektóre są właśnie dalej, a nie bliżej. Tu, tu. Tu. One są jeszcze dalej. Tak naprawdę to jest jedna z bliższych misji. Falket. Nie, jestem załamany ciągle tą sytuacją. No nic, pospacerujmy na południe. Bo tu się nie da żyć. Może zabijemy jeszcze jakiegoś moba, no nie wiem. Gdzie nas tego sprowadzi? Tutaj. Idźmy przed siebie. Depresja. Ten odcinek się pojawi chyba we wtorek. Jak dobrze liczę.
To wtorkowe załamanie. Chodźmy tam. Zobaczymy, co tam jest. Nic. Idę, przypadkiem to znajduję. O! Stone Age. Widzę coś. Aha. No nie, zabij go. To wczytujemy grę. Nie wiem też, żeby go zabili. Żeby to grać na Liwie, bo ona tam gdzieś z tyłu się krząta. Lida! Padaj się do płota. No, jesteś. To sprawa cesarska. Rozejdź się. Jeszcze raz trzeba, bo ja muszę uratować tego typa. A ciągle go nie mogę uratować. Jak może uratuję go, to mi będzie lepiej. On też mnie bije? No nie, on też nasz mnie bije. Co to jest? Czyli trzeba. Wiem, co trzeba zrobić. Poczekam na Liwie. Bo jak ginę ciągle bez sensu, bo jestem noobem. Liwia, chodźże. Mamy tutaj pewnych gadków do zabicia. Tak jest! Ua! No już? I uciekasz? Praktycznie wdzięczność tych ludzi jest straszna. Co tu masz? Super łuk. Amulet, strzały,
tak generalnie to nic nie mają ciekawego. Ja zrobiliśmy dobry uczynek, bo to też się liczy. A tak jestem zdegustowany. Kto ty jesteś? Legion zawsze szuka silnych, sprawnych. Rebelianci często zapominają, że to właśnie cesarstwo trzyma dominium z dali. Masz na myśli tak zwany bunt gromowładnych Ulfrika? Królowie Nordów. O, przepraszam. Jarlowie. Nie panują nad własnymi poddanymi. Niestety, cesarstwo ma obecnie spore kłopoty, a wsparcie, jakie otrzymaliśmy, jest bardzo niewielkie. Dlatego musimy rekrutować miejscowo. Spodziewaj się kłopotów. To tylko kwestia czasu. Jak ze sobą gadać? Jestem zażenowany. W takim razie, ja już... Dobra, to kogoś zabijemy jeszcze i kończymy. Oho. Ja go chciałem zabić. Ale jak spotykam tego tygrysa, to uświadamiam sobie, jak jestem słaby. Łupieżca. Nie miałem kiedy przeczytać tego komentarza. Są niebezpieczne rejony. Kiry z gromowładnych. To ciekawe, niby był po naszej stronie, a chciał nas zabić. Co tu się dzieje? To jest strach przychodzić. A chciałem tylko pozwiedzać. Co to? No dobra, idźmy do tej wioski. Co tam jest? A to jest jakieś miasto. Albo, no dobra, to idzie tam, skończymy. Tak mam depresję po tym moim łuku. Czy to? Ja kurczaka? Nie, no nie będę kradł kurczaczych jaj. Kurczacze jaja, pięknie. Dzień dobry! Dostałem jolkę? Widzisz, tych przyda nam się głównie w białej grani. To Emis zajmuje się interesami, ale wiem, że ma kilku odbiorców, którzy oferują nam dobre ceny. Emis jest dumny ze swych przenikliwych planów biznesowych. Ja czerpię większą przyjemność z opieki nad bydłem i uprawami, niż z obcowania z ludźmi. Hmm? Czyżbym wyczuwała w twoim głosie mi dezorientację? Nie, absolutnie. Nie ma bardziej szlachetnego zajęcia niż to. Jest, jest. Myślisz, że sobie żartuję? Jest. Zapewniam cię, że nie. Czuję dumę z pracy, jaką tu wykonujemy. Uprawa roli, doglądanie wzrastających plonów... No dobra, cicho, no. W takiej pracy jest satysfakcja, której nie da ci nic innego. Pospolity. Chyba naładowałem jakiś klejnot, nie? Tak ktoś mi się wydaje. Coś takiego było.
pochwyciłem jakieś dusze, widzicie? Nie wiem, co to daje, bo jeszcze tego nie usmieniłem. Ale będziemy działać. Co tu jeszcze jest? Wejdźmy tutaj, jak już tak zwiedzamy. Lemkila. Dzień dobry, Lemkilu. Dawaj hajs. Nic nie powiem, jeśli zbijesz moją siostrę Sisę. Młoda siostra, siostra marzeń. Zazdro. Tu byłem. Handlarz? Czy tu jest jakiś handlarz? Gospoda. Gospody są zawsze spoko. Dzień dobry. Przyjmuję tylko monety, żadnych podarków. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. O! Rozejrzyj się. Pożywienie. Ekstra. Ja ci sprzedam swoje. Na razie. Dzień dobry, samuraju. To nie twoja sprawa. Wystarczy ci wiedzieć, że płacimy za tę informację. Jeśli cię to nie interesuje, odejdź w swoją stronę. Ech. Do następnego razu. Deprecha po prostu. No dobrze, słuchajcie. Tu byłem. Tu jest jeszcze jedna hacjenda, odwiedzimy ją. A bogów to prawda, czyż nie? Czyż tak. Smog zaatakował białą grę. Jak zwykli ludzie mogą pokryć? Kto to idzie? Hadzia! Mam już dosyć kłopotu, więc dodatkowych nie chcę. Wyglądasz jakby żadna... Chcę podróżować jak ty, ale ojciec mi zabroni. No ach, ten ojciec. Mówi, że potrzebuje mnie do pracy w gospodarstwie i że nawet gdyby chciał mnie puścić, to nie stać nas na kupno zbroi. Ma na imię Mralki i jest właścicielem tutejszej gospody. Może pomożesz mi zmienić zdanie? Dziękuję. Męczy mnie myśl, że mógłbym utknąć w tej wiosce na całe życie. Czym mogę pomóc? Dzień dobry, chciałem pogadać. Jeśli masz coś do załatwienia w Rorikstep, wybacz, nie chcę cię urazić, ale to z Juanem należy załatwiać interesy. Ja już dawno straciłem swój ruch. Jeśli myślisz o założeniu farmy, to najlepsze do tego miejsca. Dobra. To się będziemy z nim gadać, bo szkoda czasu. 38 minut, znowu będzie mega długi odcinek w depresji. Odcinek w depresji po stracie łuku. No ale co zrobić? Takie życie. Do zobaczenia, moi drodzy, kochani widzowie, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że następna potyczka, następne włączenie tej gry nastroi mnie bardziej pozytywnie, bo w tej chwili ten łuk mnie smuci. Na razie.